Dojechaliśmy szczęśliwie na Łotwę. Jesteśmy na rajdzie Liepaja Ventspils. Jak słyszycie, za nami jeżdżą rajdówki właśnie tutaj. Jedzie, teraz jedzie. Nie dość, że usłyszą, też, że zobaczą. Tak to mniej więcej tutaj wygląda. Jest piękna pogoda, śnieżne warunki. Chociaż trochę zimno. Ale jest gorąca atmosfera. Kibice kibicują, ja też jestem już kibicką wielką. Nasz PZO spisał się w tych warunkach wyśmienicie. Jeździliśmy po zmrożonych odcinkach, po lodzie, po śniegu, po szucze. A właśnie, bo to jest tak, że te wszystkie odcinki się od siebie różnią. Pierwszego dnia auta jeździły po szutrze lekko zmrożonym, potem wyszło słońce, okazało się, że się zrobiło takie błotko. Dzisiaj mamy totalne zamrożoną nawierzchnię, także mamy okazję zobaczyć, jak sobie kierowcy radzą w każdych warunkach. Zresztą dzisiejsze odcinki przeniosły się ponad 100 km na północ, stąd panują tutaj zdecydowanie niższe temperatury, więc ta pogoda tutaj ładnie się utrzymała, szczególnie w lasach, gdzie jest bardzo dużo lodu, śniegu i wszystkiego. Ale nikomu to nie przeszkadza, dzisiaj jest niedziela, na Łotwie, tak jak wszędzie, wszyscy mają wolne, więc kibice wyszli ze swoich domów i są tutaj i to jest fajna zabawa dla wszystkich. Dobra, grałem. No, kibice, zawsze spoko. Thank you. Kibice są oczywiście bardzo tutaj sympatyczni, przyjaźnie nastawieni. Częstują nawet alkoholem. Nie skorzystaliśmy akurat, bo nie mogliśmy, bo prowadziliśmy auto. Ale spróbujemy sobie wieczorem w hotelu.